Natomiast dla NSDAP oni wszyscy byli jedną miarą brani. I Zarośla, Biskupia Górka, Orunia, Stogi czy Szelce stał się areną w latach 31-32 zaciekłych walk ulicznych. I do takich miejsc, gdzie najczęściej doszło do ataków jednych i drugich bojówek na własne lokale, na mieszkania działaczy, czy po prostu do ustawek, należał między innymi plac, przed którym się znajdujemy, czyli plac tutaj Koszarowy, czy dzisiejsza ulica, o Boże, przedwojenna Grenadiegasa, to jest... Na Stoku, tak, dobrze, przepraszam, na Stoku. Natomiast tutaj, nazwijmy to placówki, przyczółkiem NSDAP udało się utworzyć relatywnie późno, to jest 1932-1933 rok. Tutaj w jednym z budynków, w jednym z dawnych remis artyleryjskich działała jednostka medyczna SS i jej twórcą i tutaj mieszkańcą tego rejonu był, znaczy to nie ma się czym chwalić, no ale był, Franz Christopher, to był późniejszy komendant obozu dla jeńców cywilnych w Dolnym Porcie. Już po wybuchu I wojny światowej, od września 1939 roku do końca marca 1940 roku, to był jeden z podobozów Stutthofy, w tym pierwszym takim formacyjnym się okresie. Później miejsce tych komórek SS zajął SA, Hitlerjugend, ale to jest tak naprawdę nic w porównaniu z tym, jak losy Biskupiej Górki zostały wywarte przez projekt budowy na jej szczycie potężnego, monumentalnego kompleksu schroniska młodzieżowego imienia Paula Benecke, kapra gdańskiego z okresu średniowiecza. Budowę tego obiektu rozpoczęto w lipcu 1938 roku, dokładnie w urodziny Forstera, 26 lipca. W tym samym czasie rozpoczęto też budowę nowej siedziby redakcji nazistowskiego dziennika Vorposten, Danzige Vorposten, tam gdzie ten budynek, gdzie kiedyś była krewetka na ulicy Elżbietańskiej. Ale jak to zwykle bywa, wielkie hura przy początku budowy. W tym samym czasie zresztą zaczęto budowę, rozbudowę budynku przy Okopowej, dzisiejszy Pomorski Urząd Wojewódzki. To były takie trzy sztampowe projekty budowlane rozpoczęte w czerwcu i w lipcu 1938 roku z takim przytupem stylowym w klimacie NSDAP. Tylko budynek na Okopowej udało się ukończyć w terminie, znaczy już w październiku 1939 roku zarówno schronisko, jak i siedzibę dziennika Vorposten ukończono z dużym opóźnieniem. Pierwotnie schronisko młodzieżowe, z tego czasu największe w Europie, miało być ukończone już w czerwcu 1939 roku, po niecałym roku budowy. Tego się nie udało dokonać. Ostatnie prace wykończeniowe miało miejsce w sierpniu 1940 roku. Niemniej jednak w 1939 roku, w czerwcu, w niewykończonych jeszcze obiektach pojawili się pierwsi goście. Formalnie turyści, no ale turystami oni zwykłymi nie byli, ponieważ byli to Austriacy i Bawarczycy, a dokładnie mówiąc członkowie 3 batalionu pułku SS Totenkopf, którzy byli tym trzpieniem kadrowym, na której podstawie się utworzyła jednostka SS Heimwehr, zapewne Państwu wszystkim znana przynajmniej ze słyszenia. Pierwsza grupa 45 SS-manów potajemnie w cywilstwa przetransportowana 24 czerwca. Dwa dni później doszło ich prawie ponad 600. To oczywiście od razu wywiad polski, ale tak zwykli mieszkańcy zauważyli. Chociaż z tego powodu, że wszyscy mówili innym dialektem, z innym akcentem. Na początku lipca było już ponad 1000. Oni zostali w pierwszej kolejności zakwaterowani właśnie w niewykończonych budynkach Paul Benecke i Gunnhevede. Następnie po tym procesie tworzenia, uzupełniania, szkolenia, dozbrajania zostali porozrzucani po różnych innych lokalach, w Koszarach Wibiego, czyli tam gdzie dzisiaj na Rzeźnickiej, tak, na Placu Wołowym, na Oruni w jednej ze szkół, w Jankowie, także częściowo na Politechnice Gdańskiej, mniejsza ze szczegółami, ale sztab głównej jednostki tutaj, na wzgórzu, na Biskupiej Górce. To było możliwe dlatego, że na początku czerwca 1939 roku zamknięto dla postronnych osób, dla turystów, te dwa niezwykle popularne pod względem rekreacji tereny gdańskie, czyli Gradożą i Biskupią Górkę. Do zbroi ustawiono działo przeciwlotnicze, tak na Biskupie, jak i na Gradowej Górze. 1 września wybuchła wojna. No nie ma tu miejsca opowiadać, co robiło ze schronią, bo to jest inny temat. Natomiast we wrześniu tutaj na Biskupiej Górce byli trzymani również
pewnie Państwo doskonale widzą, pocztowcy polscy, bohaterzy z Hewelusplatz. Gdzie dokładnie byli trzymani? Tutaj była kiedyś misja, żeby je rozpoznać. Mamy wytypowane, powiedzmy, dwa budynki prawie na pewno, ale te ponad 70 lat po wciąż nie mamy 100% pewności, przynajmniej nie mam. Mogą Państwo mnie poprawić, jeżeli Państwo dysponują tą wiedzą, chętnie ją przyjmę. A jest jeszcze na wszystko przyjdzie czas. Natomiast warto podkreślenie jest to, że budynek, który został ukończony, jak wspomniałem, latem 40 roku, stał się jednym z najmocniejszych symboli, nawet nie tyle architektury, co po prostu znazyfikowanego nazistowskiego Gdańska. Z tego też powodu, kiedy na początku maja 41 roku Hitler po raz drugi i ostatni odwiedził Gdańsk, jego kroki skierowano właśnie tu, na Biskupią Górkę, gdzie zwiedził budynki, tutaj był się akurat Hitlerjugend, etc., etc. W okresie II wojny światowej Biskupia Górka była wykorzystywana jako jeden z głównych punktów obrony przeciwlotniczej Gdańska, podobnie jak Pasterz Morski, podobnie jak Góra Gradowa czy Wyspa Ostrów. Ale, Szanowni Państwo, nie tylko. To znaczy, również w okresie między II wojny światowej tutaj powstały dwa obozy na terenie Biskupiej Górki. To był obóz dla jeńców, a dokładnie mówiąc podobóz Stalagu 20 bez Malborka. I teraz tak, on na pewno istniał w lutym 40 roku i to jest najwcześniejszy dowód konkretny, który mam w ręku na istnienie tego podobozu. To jest data 17 lutego 40 roku, Stalag 20A. I to są obóz jeniecki głównie dla, no wówczas jeszcze dla Polaków. Natomiast już dwa miesiące później, trzy miesiące później, kwiecień, maj, ich miejsce zajęli przede wszystkim Francuzi i Belgowie, jeńcy francuscy, belgijscy. Ich pod koniec 40 roku było niemalże 1000. A oni byli przeznaczeni głównie do, początkowo do pracy w porcie, natomiast później to po prostu tam na miejscu, czy bliżej samego portu i stoczni zbudowano osobne baraki dla jeńców. Oni pracowali w dużej mierze na rzecz budowy jednego z osiedli tutaj, o którym zaraz powiem, a także, oczywiście może zapomina, ale akurat jeńcy z państw zachodnich byli używani do takich, byli wynajmowani przez prywatnych przedsiębiorców do pomocy w sklepie, do rozwożenia węgla, jako kierowcy, szczególnie właśnie Brytyjczycy, Francuzi czy Belgowie, którym powiedzmy bardziej ufano, czy starano się ich lepiej traktować niż już nie mówię, czy polskich jeńców, czy już nie mówiąc o jeńcach sowieckich czy włoskich. Ale to nie tylko jeńcy byli na Biskupiej Górce trzymani. Obok utworzono również obóz dla przymusowych robotników cywili, polskich, którzy także byli trzymani na Biskupiej Górce. A więc Biskupia Górka, poza tym architektonicznym symbolem Gdańska, poza obroną przeciwlotniczą, poza obozem jenieckim, także gościła u siebie w cudzysłowie pracowników przymusowych. Może tylko dodam, przepraszam, że zdjęcie, które tutaj pokazałem, mapa, to jest mapa ze zbiorów brytyjskich, mapa przygotowana przez wywiad lotniczy brytyjski, naniesione w dane wywiadowcze, zdjęcia lotnicze, to jest z końca 1944 roku. I dość szczęśliwie dysponujemy zdjęciem lotniczym wykonanym przez samych Niemców, dokumentujących tam stan Gdańska, gdzie którędy poprowadzić nowe linie obronne. To jest grudzień 44, Szanowni Państwo. I mamy Biskupią Górkę, widać doskonale baraki obozu niemieckiego. Ale chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz. Największy projekt urbanistyczny, jaki zrealizowano w latach, jaki rozpoczęto w latach II wojny światowej, może to nie jest do końca Biskupia Górka, jeżeli ktoś tutaj z tym, to się poczuje urażony. Słucham? Tak jest, to się poczuje urażony, że na wykładzie Biskupiej Górce mówią sąsiedzy. Trudno. Dzisiejsza ulica Worcela, lotników polskich bodajże, Odrzańska, jeszcze chyba tam, no Państwo wiedzą. Odrzańska. To jest tak naprawdę, to nawet nie jest połowa pierwotnego założenia, to znaczy generalnie w latach wojny wobec niedoboru siły robotniczej, problemów surowcowych, już od początku wojny, to jest mit, że dopiero po Stalingradzie. Od początku wojny były to problemy, tylko lepiej się z tym kryli, czy mieli jeszcze z czego przerzucać i radzić sobie wewnątrz własnej gospodarki Rzeszy. Założono budowę w ogóle osiedla na 8 tysięcy ludzi.
Potem podzielono to na mniejsze kawałki. Rozpoczęto w 1940 roku. Pierwsi ludzie zasiedli te rejony, te budynki pod koniec 1942, na przełomie 1942-1943 roku. No ostatecznie nawet się nie udało w połowie zbudować tego potężnego osiedla, ale tutaj jest obóz jeniecki, który także budował, są utworzone po to, żeby budować to osiedle. A więc jakby przy Biskupiej Górce na zapleczu zaczął wyrastać nowy Gdański, co mu nazwany Nowym Gdańskim, Nowym Helmem, Neue Stotzenberg. Takim miał być flagowym produktem tego Nowego Gdańska, no nie udało się. Taka marginesie podpowiem, że na boiskach, które tutaj jeszcze istniały, Prusacy wciąż grali do września 1944 roku. Także Jeńcy wojenni mieli własną ligę. Nazywali swoje zespoły jak swoje macierzyste zespoły. Jak grali Francuzi, to grali Paris Saint-Germain Dancy. Olympique Marseille, Marienburg, to jest osobny temat na spotkanie. Oni też grali tutaj na Biskupie Górce, widzami byli strażnicy. Taki nagłówek pojawił się 6 marca 1946 roku w Dzienniku Bałtyckim. No to była odpowiedź urzędnika gdańskiego na artykuł bardzo sensacyjny, który ukazał się 2 miesiące, przepraszam, wcześniej, donoszącym, że na Biskupiej Górce są skarby. I faktycznie były. Ale jakie? Powołano w sierpniu 1942 roku coś, co byśmy nazwali grupą operacyjną. Nazywa się Baugruppe Keibel, od nazwiska urzędnika Keibla, która ostatecznie zaczęła tak naprawdę z przytupem działać od końca 1942 roku, ale ona gromadziła techników, architektów, historyków sztuki, malarzy, rysowników, specjalistów od ochrony przeciwpożarowej. I oni z jednej strony mieli zadanie zinwentaryzować. W tej grupie również współpracował DROS, na przykład, znany konserwator zabytków. I oni z jednej strony mieli zadanie zinwentaryzować obiekty, wprowadzić nowe procedury tam nasączania drewnianych elementów architektury nowymi tam środkami przeciwpożarowymi, etc. Ale również zaczęli demontaż wybranego wyposażenia i chowania ich w bezpiecznych miejscach. I w Gdańsku chowano tylko w 2 miejscach, na Biskupiej Górze, to był główny magazyn, i w Oliwie, w magazynie Krajowego Muzeum Historycznego, czyli dzisiaj na zapleczu Pałacu Opatów. Natomiast większość rzeczy poza Gdańsk wyszła do Walichnowych, do Borszewa, do Tartus. Zazwyczaj były chowane w plebaniach i w kościołach, rzadziej w majątkach. Ale w samym Gdańsku głównym miejscem to była Biskupia Górka, dokładnie 2 obiekty. Magazyn prochowy. Proszę mnie nie pytać, który. Nie wiem. Nie został doprecyzowany. Ale to jeszcze wszystko przed nami. To jeszcze proszę poczekać. Tak? I jeden z obiektów w rejonie bastionu pośredniego. Też jeszcze nie wiem, w którym obiekcie. Dlatego Państwu podam, z jakich obiektów tutaj schowano różne artefakty. Z domu Stefensa, z domu Pagena, z kościoła świętego Bartłomieja Jana, świętej Trucy, z kościoła Mariackiego, ze zbrojowni, z ratusza, z wielkiego młyna i co najmniej z 8 zabytkowych kamienic. Tak było tutaj sporo. To wszystko było posegregowane, zinwentaryzowane, posadzone w skrzyniach, zakopane, zabezpieczone w tych tunelach, czy tam w podziemiach tych remis artyleryjskich. Drugie pytanie, czy tutaj chowali się ludzie? Nie. A przynajmniej nic mi o tym nie wiadomo. Najbliższy schron cywilny dla mieszkańców tej części Gdańska był na ulicy Górka, Kalinicynberg 12B. Tam chyba jest dużo piwnicy do dzisiaj, z tego roku. I to był te skarby, szanowni Państwo, które nagle redaktor na końcu 1945 roku dojrzał i zaczął wywołać sensację. Pojawiła się cała masa ludzi, która zaczęła szperać na Biskupiej Górce. Tymczasem sensacja to nie była dużo, bo władze miejskie już od początku to wiedziały, że tam są te materiały. I tutaj działała stała komisja, która jeszcze w 1945 roku zdecydowaną większość tych rzeczy, jeżeli już nie wyjęła, to zabezpieczyła. Jeszcze wielokrotnie w różnych materiałach, pogłoskach, relacjach natrafiamy na informacje, jak to na Biskupiej Górce był skarb. I myślę, że w dużej mierze to jest właśnie źródło późniejszych pogłosek czy legend, ale to też może warte uwagi, że Biskupia Górka była miejscem, była skarbcem. Może nie takim dosłownie, jakbyśmy tego rozumieli, ale jednak miejscem ważnym na mapie wojennego Gdańska.